Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj będzie rzeczywiście bardzo prosto i bardzo szybko, bo dzisiaj serdecznie zapraszam na spaghetti frutti di mare. Bardzo proste i bardzo szybkie i bardzo smaczne danie obiadowe lub kolacyjne do lampki wina lub po prostu do sałatki na obiad. Smakuje i znika bardzo szybko, o ile ktoś jest oczywiście miłośnikiem owoców morza. Ja skorzystam dzisiaj z mrożonych owoców morza. Mam pełną świadomość, że świeże owoce morza są lepsze, niestety nie mam do nich dostępu, więc korzystam z takich i o takich będzie traktował ten przepis. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba. Danie jest banalnie proste, szybkie i naprawdę smaczne, więc zapraszam. Mam tutaj 225 g mieszanki owoców morza, mięczaki, skorupiaki, trochę kalmarów, omułki i krewetki. Mogą to też być same krewetki lub inne owoce morza, do jakich akurat macie dostęp, u mnie takie. Przekładam je teraz na talerz i rozmrażam. Można zostawić w temperaturze pokojowej, ale najlepiej wstawić je po prostu na noc do lodówki. Tam się w swoim tempie rozmrożą, ale jeśli się spieszycie, to wystarczy przełożyć na talerz, zalać zimną wodą i one wtedy szybciej rozmarzną. To główny składnik sosu, teraz pozostałe. Mam tutaj 2 ząbki czosnku, jeśli mam mniejsze, to biorę 3 i kawałek imbiru. Będę potrzebowała też natkę pietruszki. Czasami tę pietruszkę podmieniam na szczypiorek i nie wiem, czy dzisiaj tak nie zrobię, zobaczę, bo pietruszkę mam tylko mrożoną. Jeśli biorę świeżą pietruszkę, to do tego dania i na te ilości biorę pęczek pietruszki świeżej. Jeśli biorę mrożoną, to 2-3 łyżki. W trakcie gotowania zobaczę, czy zdecyduję się na pietruszkę, czy na szczypiorek. Najlepsze to danie jest z pietruszką świeżą, rzecz jasna. I szybko jeszcze dopowiem, że przepisów na spaghetti frutti di mare jest naprawdę dużo i myślę, że w każdym domu może ten sos smakować zupełnie inaczej. Według mnie i według Włochów, z którymi rozmawiałam na ten temat, klucz do dobrze doprawionego sosu leży w odpowiednim dobraniu proporcji w ilości pietruszki, imbiru i chili. A to już trzeba dostosować pod swój smak. Ja podam moje ilości, ale tak naprawdę te składniki dodaję po prostu na oko i do smaku. Warto więc podczas gotowania po prostu kosztować sosu. Dobra, i tu już obrany imbir, taki kawałeczek, mniej więcej 1 cm. W dużym garnku zagotowuję wrzątek, w którym za chwilę będę gotowała spaghetti. Niech to już będzie gorące, ale najpierw sos. Na patelni rozgrzewam niewielką ilość oleju, mniej więcej 1 łyżkę. I na rozgrzewający się dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek. 2-3 ząbki. Przygotowany wcześniej imbir można zetrzeć na tarce, drobno posiekać lub też przecisnąć przez praskę. U mnie ta ostatnia opcja. I teraz dodaję tutaj drobno posiekaną pietruszkę. Tak jak wspomniałam wcześniej, jeśli świeża, to cały pęczek. Jeśli mrożona, to 2-3 łyżki. Można też sięgnąć po suszoną lub po szczypiorek. Jeśli szczypiorek, to lubię go dodać na końcu, bo jest to smaczniejsze. Mieszam, chwilę smażę, aż czosnek zacznie aromatycznie pachnieć. Trzeba uważać, żeby go nie spalić, bo sos będzie gorzki. I kiedy tylko zaczyna ładnie pachnieć i całość tak ładnie musuje na patelni, dokładam owoce morza. Mieszam, zagotowuję, to puści troszkę wody. I trzymam chwilkę, aż owoce morza będą takie al dente. Minutka, dwie. Pachnie bardzo przyjemnie. I dodaję pomidory. 400 g mogą być z puszki, mogą być z domowych przetworów, mogą być w całości, mogą być posiekane, u mnie takie. 400 g. Mieszam, zagotowuję i gotuję tak długo, aż owoce morza zmiękną i będą dobre do jedzenia. Można spojrzeć na wskazówki na opakowaniu. Ja zwykle 7-8 minut i są dobre. Dobra? I niech to się gotuje. Sos w zasadzie gotowy, na koniec tylko doprawię to solą i pieprzem. A teraz ugotuję makaron. Na osolony wrzątek wkładam tyle makaronu, ile potrzebuję. U mnie jest to porcja dla 2 osób, więc dokładam mniej więcej 200-300 gramów, tak na oko naprawdę. Ilość makaronu totalnie według uznania, sami ocencie. Tyle, ile potrzebujecie dla 2-3 osób. I gotuję według wskazówek na opakowaniu. Makaron powinien być al dente. I gotuję tylko w osolonym wrzątku. Do wody nie dolewam oleju, tak żeby później sos ładnie obkleił spaghetti. No i zaglądam na patelnię, sos już jest gotowy. Teraz tylko doprawiam do smaku solą i czarnym, świeżo mielonym pieprzem. I jeszcze chili lub ostra papryczka, u mnie płatki chili. Można dodać na początku przed dodaniem pomidorów, ja dodaję pod koniec, mniej więcej pół łyżeczki. Mieszam, sprawdzam smak. Dla mnie super. Czasami lubię tutaj dodać kapary, dzisiaj taka wersja. Jeśli już mi odpowiada, to wyłączam grzanie i czekam, aż makaron będzie gotowy.
I dokładam tutaj ugotowany makaron. Mieszam i po pomieszaniu od razu podaję. Przekładam na talerz i można serwować. Jak sami widzieliście, banalnie proste i szybkie danie, dlatego lubię mieć zawsze w zamrażarce jedno opakowanie mrożonych owoców morza, bo dzięki temu bardzo szybko mogę przygotować pyszne i niecodzienne danie, bo jednak na co dzień takich dań u nas nie jadamy. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba, zachęcam do wypróbowania i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego!